Studio Krynica, Marek Jaśkiewicz. Witam serdecznie widzów telewizji kablowej, witam widzów oglądających nas w internecie. Witam również naszego dzisiejszego gościa, jest z nim Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, gdy gościliśmy pana tutaj u nas w studiu w styczniu tego roku, głównym tematem naszej rozmowy było forum ekonomiczne. Dzisiaj też chciałbym rozpocząć od tego właśnie tematu. Wiemy, że forum ekonomiczne raczej do Krynicy nie wróci, w zamian za to mamy forum gospodarcze. Województwo Małopolskie będzie dążyło do tego, by to była najbardziej prestiżowa impreza tego typu w Polsce. Czy w pana ocenie jest to możliwe, aby nie tyle dorównać, co właśnie przebić forum ekonomiczne? Jestem o tym przekonany. Od miesiąca stycznia wiele się zmieniło. Został wyłoniony organizator i forum gospodarczego, i troszkę wyprzedzając Europejskiego Festiwalu Biegowego. Na dzień dzisiejszy dopinane są ostatnie szczegóły. Jestem przekonany, że forum gospodarcze merytorycznie będzie na poziomie znacząco wyższym niż do tej pory było forum ekonomiczne. Przy okazji te kwestie, które podnosiłem wcześniej, udało się je wszystkie zawrzeć w nowej umowie z forum gospodarczym, czyli mamy maksymalny czas na budowę namiotów 2 tygodnie przed forum, maksymalny czas 2 tygodnie po forum na rozbiórkę namiotów. Nie partycypujemy finansowo w obu imprezach. Do tej pory nasz udział finansowy w forum ekonomicznym, festiwalu biegowym, to było praktycznie 300 tysięcy złotych brutto plus świadczenia barterowe. To był koszt gminy około 500 000 zł. Na ten moment zostają tylko świadczenia polegające na udostępnieniu terenu, na pomocy logistycznej. Także udało się te ważnych rzeczy dla gminy Krynica Zdrój w tych umowach zawrzeć. Mamy też przyjęcie odpowiedzialności przez organizatora forum za ewentualne szkody, czy w nawierzchni zielonej, czy w nawierzchni granitowej. O kuriozum, do tej pory we wszystkich umowach forum ekonomicznego takiego zapisu nie było. Wspomnieliśmy już o Europejskim Festiwalu Biegowym. Przedstawiane są już pierwsze trasy, którymi będą biegać sportowcy. Tak jest. Dosłownie w ciągu kilku dni już zapisy ruszą. Tutaj Fundacja Na Ratunek naprawdę jest fundacją, która organizuje cykl Tour de Zbój. Jest bardzo organizatorem doświadczonym w organizowaniu właśnie dużych zawodów biegowych. I włączamy tak naprawdę do Krynicy, czy na terenie gminy Krynica Zdrój będzie dużo więcej wydarzeń, niż miało to miejsce do tej pory. Tak naprawdę Krynica Zdrój jest na styku Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, także mamy zupełnie nową trasę, która biegnie tutaj z pogranicza Tylicza i Mochnaczki Niżnej w stronę Dzielca i Lackowej. Oczywiście Jaworzyna Łaboska Hala Runek, czyli tutaj ten standard, natomiast obracamy się przede wszystkim w gminie Krynica Zdrój i oczywiście w Beskidzie Sądeckim wchodzimy częściowo czy w gminę Łabowa, czy w gminę Piwniczna, czy w gminę Muszyna. Natomiast finalnie wszystkie zawody są na terenie Krynicy, no i słynna dziesiątka, nie będzie to bieg z Krynicy do Muszyny, tylko bieg z Krzyżu do Tylicza, także też logistycznie i organizacyjnie lepszy, ponieważ nie ma jednej trasy, która łączy, tak jak w przypadku Krynicy i Muszyny, droga tylko wojewódzka, natomiast będzie bieg drogą krajową, a później autobusy bezpośrednio przez Romę będą biegaczy, uczestników przewozić do Krynicy. Będzie to na pewno dużo bardziej sprawnie przeprowadzone. Mówiliśmy już o wydarzeniach gospodarczych, sportowych, pora więc na kulturę. Już w sierpniu festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, w organizację, którego również włączy się województwo małopolskie. Czy jestem bardzo dumny i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że przede wszystkim pan marszałek Witold Kozłowski, który tutaj jest sądeczyzny, bardzo wspiera Krynicę, jeżeli tak chodzi o forum gospodarcze, o Europejski Festiwal Biegowy, jak i Festiwal Kiepurowski. Jesteśmy już po rozmowach, tak naprawdę myślę, że jeszcze w maju podpiszemy porozumienie dotyczące współpracy przy organizacji tego wydarzenia. Przy okazji w międzyczasie też przyszła informacja z Ministerstwa Kultury. Na tegoroczny festiwal otrzymaliśmy dotację rzędu 376 tysięcy złotych, także mamy podstawy finansowe. Chcemy, żeby festiwal się w sierpniu normalnie odbył. Co prawda z uwagi na remont płyty głównej Deptaka nie będzie koncertu plenerowego. Festiwal będzie 8-dniowy i w całości odbędzie się w pijalni głównej. No właśnie, mówimy o remoncie Deptaka. Chciałbym więc zapytać, jak wyglądają postępy pracy? Na ten moment wymiana instalacji wodociągowej jest już ukończona. Jesteśmy w trakcie wymiany instalacji burzowej. Aktualnie droga przy Starym Domu Zdrojowym jest remontowana i za chwilę będziemy przystępować, czy już zostały rozpoczęte prace dotyczące wymiany kanalizacji sanitarnej. Te wszystkie prace podziemne, jeżeli pójdą bez jakichś większych niespodzianek, ja przypominam, że tak naprawdę od przedwojnia nikt nie kopał w Deptaku, jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek dotyczących jakichś nieujętych na mapach instalacji czy jakichś podziemnych cieków wodnych, to mam nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy wykonawca wyjdzie z ziemi i będziemy się mogli tylko skupić na układaniu nawierzchni granitowej na całej przestrzeni płyty głównej Deptaka.
Także no, póki co idą roboty zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o bulwar Edytla, wyprzedzając temat, to tutaj prace są ku końcowi. Dopinamy sprawy proceduralne dotyczące pozwoleń na budowę, przebudowy mostu północnego, czyli tego przy Polanie Janówka. No i wznowione zostaje prace tutaj na tym skwerze zielonym między ulicą Kraszewskiego i ulicą Kościuszki. Na deptaku nasadzono kilkadziesiąt drzew z gatunku wiśnia różowa. Na przyszłą wiosnę otworzone zostaną na deptaku pola krokusowe. Tak jest. Ta wiśnia oczywiście pięknie kwitnie w kolorze, jak sama nazwa mówi, różowym. Myślę, że tak naprawdę na przyszłą wiosnę dopiero zobaczymy, akurat ten kwiecień nas nie rozpieszczał, jeżeli chodzi o pogodę, o możliwość kwitnienia roślin. Natomiast to jest świeże nasadzenie i pewnie w tym roku jeszcze nie zobaczymy w pełnej krasie, jak kwitnie wiśnia. Natomiast na przyszły rok oczywiście chcemy, żeby pięknie deptak kolorowo już od samej wiosny wyglądał. No i też chcemy odtworzyć pola krokusowe. Tutaj przypominam, że między innymi z uwagi na pracę podczas forum ekonomicznego, te krokusy, które kiedyś rosły na deptaku, nie utrzymały się, dlatego mamy mocne zobowiązanie, czy mocne przeświadczenie, żeby te pola odtworzyć, żeby tu krynica w okresie wiosennym też już była kolorowa, żeby sam deptak zachęcał gości do odwiedzin. Mamy nadzieję, od dnia jutrzejszego zaczyna branża hotelowa wracać do działań. Ja cały czas mam głęboką nadzieję, że to jest ostatni lockdown, który mieliśmy miejsce z uwagi na poziom przechorowania społeczeństwa i poziom zaszczepienia społeczeństwa. Tak naprawdę czekamy z utęsknieniem na gości. Myślę, cała branża, jak i gmina. Jesteśmy miejscowością turystyczną, jesteśmy skazani na turystów. Nie wyobrażamy sobie dłuższego funkcjonowania, normalnego funkcjonowania bez turystów. Także cieszymy się bardzo. My na strony gminy, czy kończąc w tym roku remont bulwarów, czy płyty głównej deptaka, zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej gości odwiedzało Krynicę Zdrój. My czekamy na gości, a goście od kilkunastu już lat czekają na aquapark. To inwestycja, o której mówi się od dawna. Powrócił ten temat. Proszę powiedzieć coś więcej. Znaczy tak, sprawa jest w trakcie, także ja może nie będę zbyt dużo szczegółów ujawniał. Natomiast ja Państwu powiem tak, przychodząc do Urzędu Miejskiego, mieliśmy w trakcie zmiany plan zagospodarowania przestrzennego Czarnego Potoku. Udało nam się jeszcze prowadzić zmianę, żeby na działce, na której aktualnie jest odkryte lodowisko, prowadzić zapis dotyczący możliwości budowy odkrytych basenów. W międzyczasie pojawił się inwestor, nie będę może ujawiał szczegółów, natomiast inwestor, który jest zainteresowany budową całorocznego akwaparku i na terenie Doliny Czarnego Potoku na ostatniej sesji na mój wniosek udało się zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, który i plan ten przewiduje budowę całorocznego dużego akwaparku wraz z zapleczem parkingowym w Dolinie Czarnego Potoku. Jeżeli tylko, mówię, mam nadzieję, że uda się dopiąć kwestie finansowe i będziemy cokolwiek więcej wiedzieć, to oczywiście bardzo chętnie z Państwem podzielę się tym. Wiemy, jak bardzo brakuje w Krynicy wody i my tak alternatywnie, inaczej, ja nie wykonuję prac przygotowawczych do budowy odkrytych basenów, póki nie mam pewności, że sprawa akwaparku nie jest finalnie zakończona, czy pozytywnie, czy negatywnie, ponieważ oczywiście największym bezsensem byłoby dublować tą dużą inwestycję tego akwaparku i obok stawiać baseny odkryte. Natomiast też oczywiście skupiamy się na możliwości rekreacyjnego zagospodarowania potoków. Chodzi przede wszystkim o Czarny Potok i o Kryniczankę. Także złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wnioski dotyczące rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, który przewiduje budowę małych zbiorników retencyjnych. Otrzymaliśmy ostatnio pozwolenie wodnoprawne dotyczące Czarnego Potoku. Ja zrobię wszystko, żeby w tym roku wykonać mini plażę przy Starej Tamie na Czarnym Potoku. Mamy możliwość zagłębienia koryta. Będziemy chcieli zrobić tam plażę, małe koryto, a przy okazji też, tak powiem, wspomnę troszeczkę obok, ale tuż obok jest Orlik zniszczony. Wystąpiliśmy do województwa małopolskiego o dofinansowanie jego remontu. Jeżeli te wszystkie rzeczy udałoby się zrobić, to po prostu kompleks Czarnego Potoku byłby już finalnie zakończony. I ta mała rekreacja wodna, mała retencja wodna, która ma znaczenie i przeciwko suszy, i przeciwko powodzi, a przy okazji wykorzystanie rekreacyjne, tak naprawdę wchodzi w grę budowa plaży w Tyliczu, budowa plaży na Czarnym Potoku i przy flocie w Parku Słotwińskim, w ujściu Słotwinki do Kryniczanki, póki co tam. To jest program bodajże do 2023, także będziemy chcieli te wszystkie małe zbiorniki retencyjne czy plaże w tym czasie wykonać. Mhm. Czekamy na dobre informacje w sprawie akwaparku. Cieszyć mogą się już natomiast mieszkańcy Berestu. W ich miejscowości wybudowana zostanie szkoła, nowa szkoła i przedszkole. Gmina otrzymała na ten cel 3,5 miliona złotych dofinansowania. Jesteśmy tu tuż przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie już pełnobranżowego projektu budowlanego. Przygotowana została już koncepcja budowy. Została wydana decyzja lokalizująca inwestycje celu publicznego. Także otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w sumie od zeszłego roku prawie 17 milionów. To była, przypominam, pierwsza transza 2 miliony 200 na bulwar Edytla, później w grudniu 5 milionów na płytę główną deptaka.
Później z pomocy dla gmin górskich prawie 6,5 miliona złotych i na budowę szkoły w Bereście 3,5 miliona złotych. Tutaj koszt szacowany wykonania tej szkoły będzie oscylował wokół kwoty 8 milionów, ale mamy pieniądze czy na projekt budowlany, czy na rozpoczęcie prac budowlanych i mam nadzieję, że czy Krajowy Plan Odbudowy, czy nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej pozwoli nam występować o dofinansowanie kolejnych etapów budowy czy szkoły, czy też rozpoczynamy prace już takie konkretne dotyczące sali gimnastycznej w Piorunce. Musimy mieć dużo projektów, żebyśmy mogli aplikować skutecznie ośrodki czy z RPO właśnie, czy z Krajowego Programu Odbudowy i mam nadzieję w ciągu kilku lat, że powstanie i zespół szkolno-przedszkolny w Bereście i sala gimnastyczna w Piorunce. Przejdźmy do inwestycji już realizowanych. Ruszyły prace przy budowie tężni salankowej w Tyliczu. Tak jest. To jest coś, co zapowiadałem w zeszłym roku na zebraniu sołeckim w zeszłym roku. Tak jest. Była akurat chwila, kiedy mogliśmy się spotykać. Co prawda z obostrzeniami, ale udało się. Deklarowałem, że tężnia powstanie. Przez okres zimowy udało nam się właśnie uzyskać decyzję dotyczącą lokalizacji celu publicznego, uzyskać pozwolenie na budowę. I zleciliśmy pierwsze prace ciesielskie, które oczywiście póki co odbywały się w warsztatach, nie na miejscu, natomiast wszedł już wykonawca w teren, czyli te prace instalacyjno-hydrauliczne dotyczące montażu komory technicznej, dotyczące montażu komory na solankę już się rozpoczęły. Mam nadzieję, że do końca czerwca uda się tą inwestycję ukończyć i można i mieszkańcy, i turyści, którzy przebywają w Tyliczu, będą mogli śmiało korzystać z tej nowej atrakcji, która będzie, przypominam, na Placu Zabaw przy ulicy Konfederatów Barskich. Trwają też prace remontowe na ulicy Andersa, a w planach remonty kolejnych ulic. Tak jest, remont ulicy Andersa, jeszcze wykonawca został wyłoniony w przetargu w grudniu tamtego roku. Zakończyły się prace instalacyjne dotyczące instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Aktualnie wykonawca zaczyna robić remont kapitalny nawierzchni drogi, a złożyliśmy w zeszłym roku do Funduszu Dróg Samorządowych, teraz to jest Fundusz Rozwoju Dróg, dwa wnioski aplikacyjne dotyczące remontu ulicy Dąbrowskiego i remontu ulicy Podgórnej. Nie pamiętam, nie chciałbym skłamać, ale bodajże w miesiącu kwietniu przyszła informacja, że znaleźliśmy się na liście podstawowej do dofinansowania. Ulica Dąbrowskiego to jest remont 500 metrów nawierzchni, to jest prawie milion złotych z tego, co wskazywały nasze konsultacje inwestorskie. I ulica Podgórna, to jest, oscyluje kwota wokół kwoty 500 000 zł, nasz kosztorys inwestorski, 200 metrów ulicy do kapitalnego remontu, także te dwie kolejne ulice plus ulica Andersa zostaną w tym roku w sposób kapitalny wyremontowane. Mhm. Chciałbym przejść teraz do tematu, który pojawia się praktycznie na każdej sesji w ostatnim czasie. Skargi na Pana działalność. Również grupa radnych przygotowała stosowną uchwałę w tej sprawie. Proszę powiedzieć, czego one dotyczą, w czym rzecz? Znaczy ja bardzo żałuję, że na poziomie tak niskim jak gmina często dochodzi, jednak polityka tutaj ma znaczenie i część skarg odczytuje po prostu jako atak polityczny. Są skargi głównie składane przez byłego dyrektora Centrum Kultury. Przypominam, że rozliczenie festiwalu w 2018 roku zakończyło się brakiem środków około 2 milionów złotych. Sprawa jest w prokuraturze w Sandomierzu. Prokuratura po przeprowadzeniu postępowania wydała postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego w tej sprawie, ale Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uchylił to postanowienie, także w Sandomierzu cały czas toczy się postępowanie dotyczące ewentualnej możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji tego festiwalu. Chodzi oczywiście o zaciąganie zobowiązań finansowych przy braku pokrycia. Także to cały czas trwa, natomiast no, mówię, niestety są inicjatywy, jeżeli wpływa skarga, ta skarga musi być rozpatrzona. Póki co no, żadna skarga dotycząca mojej osoby nie została przez większość radnych uznana za zasadną. Prawem każdego mieszkańca, czy grupy radnych, czy kogokolwiek jest możliwość wniesienia skargi. Tak jest dotychczasowe prawo, natomiast mówię, te skargi są rozpatrywane. Nie czuję się w żaden sposób winny temu, że skargi wpływają. Na ostatniej sesji większość skarg została uznana za bezzasadną. Jedna uchwała z tego, co kojarzę, nie uzyskała większości i ona wróci na kolejnej sesji. Natomiast do tej pory było tak, że wszystkie skargi były uznawane przez Radę Miejską dotyczące mojej osoby za bezzasadne. Czyli według Pana jest to czysty atak polityczny? Znaczy, no powiem tak, no, to, że opozycja jest na terenie Krynic, ja tego nie ukrywam. Zresztą mamy czy strony internetowe, czy różne informacje, gdzie się podaje różne informacje, nie zawsze prawdziwe na mój temat, także wiem, że będąc czy pełniąc urząd burmistrza są różne sytuacje, trzeba mieć grubą skórę pod tym kątem i po prostu ja staram się przede wszystkim pracować dla dobra miasta, a jeżeli to się jakiejś osobie nie podoba, no to między innymi może wnieść skargę do Rady Miejskiej.
Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. W ostatnim czasie w Policji pojawił się autobus elektryczny. Miał pan okazję go przetestować. Pojawiła się też informacja o pomyśle utworzenia wspólnej elektrycznej komunikacji uzdrowiskowej we współpracy z Muszyną i z Piwniczną. Znaczy, tak jest. Mieliśmy okazję być na pilotażu. Przyjechała spółka, to jest tak, mamy agencję rządową, Agencja Rozwoju Przemysłu. Jej spółką córką jest m.in. ARPE Vehicles. To jest spółka, która produkuje autobusy. Mieliśmy okazję ten autobus testować na terenie Krynicy. Tak naprawdę czekamy na możliwość, czy taki pilotaż, czyli musiało być to zaangażowane, czy Ministerstwo Klimatu, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, musiałby taki pilotaż chcieć zorganizować, także myśmy ten autobus przetestowali i zwróciliśmy się oczywiście do Ministerstwa, czy do Narodowego Funduszu, bo poszło pismo tutaj i tutaj o możliwość zorganizowania w formie pilotażu, czy to wykorzystania komunikacji na terenie Krynicy, czy też właśnie wykorzystania jej wspólnie w trzech gminach, także tu zobaczymy, jeżeli taki pilotaż się pojawi, będziemy mogli skorzystać, to oczywiście mamy MPGK, mamy swoją komunikację uzdrowiskową, czyli mamy kadry, mamy przygotowany tabor, ten tabor byłby uzupełniony o autobusy elektryczne, które na pewno by się nam bardzo przydały. Natomiast czy one finalnie wejdą jako autobusy elektryczne do Krynicy, to cały czas czekamy na to, żeby taki nabór się otwarł, czy taka możliwość pilotażu dłuższego niż tylko krótki test może się odbyć. Jeżeli będzie na to zgoda, to oczywiście skwapliwie z tego skorzystamy. Trzymamy zatem kciuki i czekamy na kolejne dobre wieści również w tej sprawie. Dzisiaj dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu. To był kolejny odcinek programu Studio Krynica. Dziękuję bardzo.